Cześć, to jest kolejny odcinek mojego vloga. Jesteśmy w Lesie Pilczyckim w okolicy Wrocławia i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o podstawowym narzędziu fotografa, jakim jest statyw. Kiedy używamy statywu? Statywu używamy przede wszystkim w momencie, kiedy robimy zdjęcie na bardzo długim czasie naświetlania. Czyli normalnie wyszłoby one rozmazane, a statyw umożliwia nam robienie zdjęcia na czasie 1 sekunda, 2 sekundy i takie zdjęcie wyjdzie nam idealnie ostre. Zazwyczaj korzystamy z tego, kiedy jest po prostu zbyt ciemno lub kiedy chcemy zrobić efekt rozmazanej wody lub rozmazanych chmur na niebie. Ale czasami warto użyć statywu nawet w momencie, kiedy mamy wystarczająco dużo światła. Dlaczego? Dlatego, że korzystanie ze statywu wymusza na nas dopracowanie kadru. Kiedy fotografujemy z ręki, robimy to zazwyczaj szybko i bardziej niedbale. Natomiast kiedy użyjemy statywu, możemy wszystko sobie zaplanować, ustawić bardzo dokładnie i nasze zdjęcia będą wtedy wyglądały dużo lepiej. Na co należy zwrócić uwagę, wybierając statyw? Przede wszystkim na materiał, z którego jest wykonany. Najtańsze statywy będą miały większość elementów plastikowych, które nawet po skręceniu tych wszystkich pokręteł dalej będą niestabilne, dalej ten aparat będzie ruszał się na boki i raczej takie najtańsze statywy za 100-150 zł z marketu bym odradzał. Raczej wybierałbym statywy, które będą większość elementów miały metalowych, one będą dużo bardziej stabilne. Droższe statywy są wykonane z karbonu. Karbon umożliwia nam jeszcze większe zejście z wagi. Statyw karbonowy będzie zawsze lżejszy od statywu z metalu. Poza tym karbon jest odporny na wodę, więc kiedy fotografujemy w trudnych warunkach, w śniegu, deszczu, statywy karbonowe sprawdzą się dużo lepiej. Kolejny bardzo ważny parametr przy statywie to jego udźwig, czyli jak ciężki sprzęt możemy na niego zamocować, aby statyw był dalej stabilny. Większość statywów ma udźwig około 2-4 kg, mówię tu o takich statywach turystycznych, czyli dosyć niewielkich. Taki statyw jak ten ma udźwig aż 30 kg, to jest oczywiście dużo więcej niż potrzebujemy, natomiast daje nam to gwarancję tego, że te elementy są bardzo wytrzymałe i statyw nawet po kilku latach powinien się sprawdzać bardzo dobrze. Kolejnym ważnym elementem jest wymienna głowica w statywie. Te najtańsze statywy z marketu właśnie tego nie mają, a to jest bardzo ważne, bo ten element można dostosować do fotografii lub filmu, generalnie do dziedziny, jaką w tej chwili wykonujemy. Inaczej wygląda głowica do panoram, inaczej głowica do wideo, a inaczej taka szybka głowica właśnie do codziennej fotografii. Też ważne jest to mocowanie, które jest tutaj na górze. Tutaj jest mocowanie w standardzie ARCA, czyli mocowanie uniwersalne, które jest stosowane też w wielu akcesoriach. Jeśli mamy tą płytkę, która jest zamocowana na górze, to ona też będzie pasować do większości akcesoriów fotograficznych. Dla fotografa pracującego głównie w terenie bardzo ważna jest też możliwość wymiany tych stopek tutaj, bo można je wykręcić i zamontować kolce, więc jeśli mamy jakiś niepewny grunt, możemy sobie wbić kolce w ziemię i w ten sposób ustabilizować statyw. O ile wymienną głowicę ma większość statywów, o tyle jest jedna rzecz, która jest bardzo przydatna, a już nie wszystkie statywy to mają, czyli wymienna kolumna centralna. Cały ten element można stąd wyciągnąć i zminimalizować tym po pierwsze jeszcze wagę statywu, kiedy tego nie potrzebujemy, a po drugie dzięki temu można zejść ze statywem dużo niżej. Czasami robię zdjęcia praktycznie z pozycji gruntu i wtedy kolumna centralna w takich klasycznych statywach bardzo mi przeszkadza, bo nie mogę zejść wystarczająco nisko. Natomiast tutaj wyciągam ten element, głowicę przekładam do statywu, rozkładam sobie nogi bardzo szeroko i mogę robić zdjęcia praktycznie z wysokości gruntu. Kolejnym istotnym elementem jest liczba sekcji, czyli tych elementów tutaj. Im ich jest więcej, tym statyw jest po prostu bardziej uniwersalny, więcej kombinacji możemy zrobić przy jego rozkładaniu. Bardzo kontrowersyjną rzeczą jest rodzaj blokowania tych sekcji. Jedni wolą takie zaciski, jak są tutaj, a inni wolą klipsy. Ile fotografów, tyle zdań na temat tego, które rozwiązanie jest lepsze.
Nasze fotografie wykonane ze statywu będą idealnie ostre, pod warunkiem, że będziemy pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, montujemy sobie aparat na statyw i musimy go wypoziomować. Większość statywów będzie miała wbudowane poziomice, tak jak tutaj, ale ja też mam poziomicę cyfrową w aparacie i wygodnie jest mi już podczas kadrowania złapać sobie poziom. Oczywiście można sobie potem zdjęcie wyrównać w Photoshopie czy w Lightroomie, ale lepiej to robić na miejscu i oszczędzić sobie potem czasu przed komputerem. Druga rzecz, wyłączamy stabilizację obrazu. Kiedy fotografujemy ze statywu, aparat powinien być idealnie stabilny, a stabilizacja mimo wszystko może próbować wybrać jakieś drgania i sprawić, że nasze zdjęcie będzie delikatnie rozmazane. Trzecia rzecz, używamy wężyka spustowego po to, aby nie poruszyć aparatu wciskając przycisk migawki. Nawet takie delikatne kliknięcie powoduje jakieś mikrodrgania, które wpłyną na to, że zdjęcie nie będzie idealnie ostre. Jeśli nie mamy wężyka spustowego, możemy użyć samowyzwalacza. Każdy aparat ma wbudowany w tej chwili samowyzwalacz. Ustawiamy go sobie na przykład na 2 sekundy i robimy zdjęcia w ten sposób. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przekazałem Wam jakieś podstawy, jeśli chodzi o używanie statywu. Następnym razem powiem sobie troszeczkę o używaniu filtrów. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia wkrótce.